Colombian cocaine. Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Battlefielda 3, przywitaj się. Siemano. Tak, Lusior ponownie będzie ze mną nagrywał kolejny odcinek. Jak tu widzę, mamy 1000 tiketów, to jest naprawdę sporo. I chyba jeszcze drużyny nie utworzyłem. No to możesz utworzyć, no to ja właśnie najlepiej teraz zrobię. I dołączę i dasz na prywatne. No dołącz, szybko dołącz, do Alfy. Do Alfy? Tak, Alfa. Czekaj. Alfa, szybko. A ty, ja chyba nie jestem w twoim teamie. A, czyli tak myślałem, że mnie przerzuci. To zrobimy zmianę zespołu. No jak będzie to możliwe. No jest równowaga zachwiana. Dobra, trudno. No nie ma wyjścia, będziemy musieli grać przeciwko sobie tym razem. Ło, jakaś już czarna bomba poleciała w moją stronę. No, ja tutaj próbuję się dostać do czołgu. No, u mnie już jest bieda z czołgami, bo cholerę tych czołgów wzięli. Ogólnie gramy na trybie bitwa pancerna, ogólnie tego nie nagrywałem, a zważając na to, że z większością osób, z którymi nagrywałem, nie miała premium, no to mam teraz właśnie okazję, pograć sobie na takiej mapie. Pustynię Bandery już kojarzę mniej więcej, ale trybu jeszcze nie jestem zaznajomiony dokładnie z tym trybem i warto będzie się z nim zapoznać. Tak szczerze to wiesz co ci powiem, że jak ja byłem ostatnio u znajomego, to on miał premium i właśnie widziałem to, ale to było jakieś półtora roku temu, więc... Aha. Wiem, że mamy Awka w czołgu jako kierowcę. Aha. No ale już jest na szczęście wszystko okej. Czekaj, dobiegnę do najbliższego czołgu. Dobiegnę. Dobra, spokojnie. Ło! A, trochę postrzelam. Wow, co tu się stało, jak nas tutaj rozwalili ostro. I to naprawdę ostro. A, mieliśmy wcześniej nagrywać BF-a, ale obaj mieliśmy dość nieciekawe sytuacje. No, ja miałem też ostrą sytuację. Zakrycą. No ale najważniejsze, że jest wszystko okej, nie? No tak. Bo... O kurde. Ja wysiadam z tego czołgu, nie chcę tam się zesmażyć. O kurde. Dobra, padnij. Najpierw zregeneruję sobie nieco energię życiową. Dobra, jestem uratowany. Stój, 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 stój! No stój ty, kurde! Łomie. Nie zazwyczaj mi się zdarza też befie powyzywać kogoś, ale... A, już coś będzie nie tak. Ja też chyba następnym razem jak zginę, a mam nadzieję, że to nie zdarzy się w najbliższej przyszłości, to sobie chyba wezmę snajpera, wiesz? No, powiem ci, że taki snajper i technik się przydadzą. No, niestety tutaj się nie załapałem do czołgu jak chciałem. No i muszę niestety iść tak pieszo. O kurde, zaraz gruchnie, padnij! Gruchło? Technika mamy, dobra. O, w pizdu. Nie ruszaj się, nie ruszaj się w ogóle. Nie ruszaj się, lepiej jak z mini bronią jeszcze. Tutaj pomogę im. Nie ruszaj się. Wow. On mnie przez tą kłodę nie widzi. No wycofaj. Chcę ich naprawić, a oni... Co za łeb ślepy. Żeby mnie nie zauważył. Dobra. Trzeba być naprawdę ostrożny i bardzo uważny. Może cię tam zaraz wychwycę, tylko wątpię, żebyś ty był na piechce.
Chyba się przeczołgam przez całe wasze tereny. Ale nie zginę szybko. Dobra. Chyba teraz będzie mi się opłacało biec. Kolego, wycofaj, to ci radzę. Wow. Na razie nie czuję się zagrożony w ogóle. No niestety muszę uciekać i to w jak najszybszym tempie. I podjąłem, tak szczerze ci powiem, bardzo dobrą decyzję. Wow. Muszę w trybie natychmiastowym uciekać. Na razie to my gorujemy. O, udało się. Teraz trzeba go szybko naprawić. Kurde, przekradłem się przez całe wasze bazy. A nawet 5 czołgów mnie nie dorwało. No tutaj my ostro dostajemy. Coś tutaj, o. A, i mogę sobie tutaj skampić się, fajnie. Teraz mi wezmę snajpera, muszę go... Tylko jako, że nie chce mi się całemu kampić przez cały materiał, to tak poszwędam się trochę po tym terenie, żeby ludzie też mogli zobaczyć potem, jak to mniej więcej wygląda. A tak szczerze ci powiem, to chociaż Battlefield jest dosyć już... no nie jest nowością, to i tak Battlefield na mapach premium jest... Nie spotkałem się jeszcze. Żeby ktoś dużo nagrywał z map premium. No to właśnie mamy teraz okazję. Ja przynajmniej tym bardziej, bo samemu bym się nie chciał nagrywać ogólnie BFA, a tym bardziej z mapek premium. No. Dobra, mam... A też w mapkach premium jest bardzo dobre to, że ludzie już tak strasznie nie cheatują. No ta. Bo jak ja widzę gościa, który ma staty 50 do 2, no to... To coś tu jest nie tak. Sorry bardzo. Jak to się mówi. Jest, nie dość, że fraga zgarnąłem, to jeszcze poratowałem. No, ładnie zabił. Wielkie propsy. Tylko nie świeć mi latarką po oczach. Apteczka, wiesz? Dobra. Ale powiem ci, że ciekawie mi się tutaj gra. Aha. Normalnie ja bym tego w ogóle nie komentował. Ło kurde. Tak ci powiem, że jednak snajper nie jest najlepszą decyzją na taką bitwę, no ale... Ło Jezu, jak te strzały padają. Spróbuję się przekraść trochę bliżej pole bitwy, żeby było to... Się skąpiłem w krzaki i mi nikt nie widzi. Aha. Tylko jeszcze lepiej bym był snajperem, to już w ogóle byłbym niewykrywalny. O kurde. Zdychaj. Okej. Wo, no ale no kolego, ja cię poratowałem. No nie. Ja mu tyle gratuję, a ten jeszcze śmie mi tu... Ten Guzzi, co on tu ma za staty? 3-3 i rangę setną. No to widać, że to będzie wielki pros, ale przeżyłem na tyle długo, żeby zwiedzać nieco terenu. Może teraz weźmiemy sobie technika i sprawdzimy go. Najpierw był szturmowiec, najpierw byśmy jakąś fajną broń wytrzasnęli. Na pewno nie shotgun. A bo i tak, bo dla technika shotgun to jest główna broń przecież. To weźmiemy sobie Saigę. A pistolecik. A jaki by to pistolecik wziąć? Byleby nie z tłumikiem. Może jakiś taki z latarynką. Okej. Tak ci powiem, że ja teraz nic nie mówię, bo... Po prostu mnie tak wciąga ta cała... No ja wiem, ja też rozumiem, ale po prostu też się staram coś mówić, żeby w ogóle był ten komentarz w jakimś stopniu. RPG, tradycyjnie. O, robot saperski się przyda. Albo nie, palnik. Lepiej. No i... No. No i tak, nie wiem, osłona drużynowa, dobra. Zobaczymy, jak technik się będzie sprawiał. Na czołgi czekamy, bo jest bieda. Ja bym najlepiej... Najlepszym rozwiązaniem w mojej sytuacji byłoby...
się położyć pod czołgiem, nie? A no tak, to też by było dobre. Tylko że tutaj no... To jest ciężko coś takiego zrobić. A szczególnie ciężkie jest trafić kogoś z tej pozycji, no z tak dużego zasięgu. No, to też nie jest takie łatwe rozwiązanie tego problemu. Kurde, nie mam żadnego celownika pod tego spaza, chciałem powiedzieć tego. Saiga, no. No. Wow, jak oni tu pędzą tymi czołgami, to jest masakra. Ale ja sobie was tu obkrążam bez problemu. Nikt mnie jeszcze nie zaskoczył. Więc takie obkrążanie jest dobrą taktyką. Mhm. Właśnie dobrą taktyką też jest zajście kogoś od tyłu, bo on się kompletnie tego nie spodziewa, tego po prostu eliminujesz. No, chyba wlazłem w przekroczony teren. Wasz teren. Taki tak? Nietykalny. No, wiem co to jest. Teraz muszę nieco uważać, bo jest nie za dobrze. Miałem was tu krążyć, a to wychodzi na to inaczej. A, takie pytanie, bo dałoby się coś jeszcze innego z tobą nagrać poza BFM3? Znaczy ja bardzo chętnie, tylko musisz mi powiedzieć z jakiej gry. Nie, na przykład FIFA 14. FIFA nie posiadam niestety, ale coś może bym mógł załatwić. No spoko. Tak szczerze, to pierwsze pięknie to tutaj sobie przykampiłem i profesjonalnie zabiłem. Widzę, gdzie szukał celu. Tak szczerze, to tutaj jest naprawdę ciężko kogoś trafić, tak ci powiem. To jest pewne, że będzie ciężko o cokolwiek. Ło! O kurde, słyszę blisko czołga. Najlepiej abym padł na ziemię. Rzuć mi... A, ja nie mam medykamentów, bo technikiem jestem. Pięknie wybuchło. Mhm. No właśnie najgorszy jest, jak się ktoś przyzwyczai, nie? No. Do poszczególnych klas. No i niestety... Później... Kuźwa, zaskoczyli mnie. No, to mogłem się spodziewać tego spadochroniarza. Nikogo innego. A to jeszcze pogram trochę technikiem. Jeszcze nim nie zabijałem nic, samo nie niszczyłem. Lub nie naprawiałem nawet. Przydałoby się teraz coś z tym zrobić. Także, że to trochę się tutaj bawię z gościem, bo on biega po pustyni, a ja go próbuję trafić. I on... cały czas... nie wie co się dzieje i tylko tak biegał trochę w kółko. Spoko. Nie wiem co ta osoba się do ciebie tak przyczepiła niepotrzebnie. Ale w tych komentarzach, o jak mnie zaskoczyli. A nie, też chyba nie do końca zrozumiałem, ale nie zrozumiała ona. No ale nic się nie dzieje. No tak. Jeszcze nic się strasznego nie wydarzyło z tego powodu. No. Tylko teraz muszę uważać, bo ten koleś mnie może zaskoczyć ponownie. A zrobił to raz. Mogłem się tego spać w 100%, bo widziałem spadochroniarza, to mógł mnie wyczuć. A właśnie skąd dzisiaj biorą ci spadochroniarze? Tutaj są samoloty? Chyba tak. Znaczy są te, jakby to powie... Jak to się... Nie, chyba są te, desanty. No, chyba coś takiego jest. Które powodują, że możesz się zrzucić. Nie, bo ja grałem na mapie z tego, z dodatku The End. Mhm, no to ja też mam ten dodatek. I tam właśnie są te desanty, które pozwalają na automatyczny zrzut spadochroniarzy. Dobra, teraz to możliwe, że tutaj jest coś z tego dodatku. No, to raczej. Dobra, teraz tak. Najlepiej jakbym szedł ciszej. No i tam widzę jakiegoś wroga. Pewnie będzie snajperem. I będzie miał zamiar mnie ubić. O, przyjechał mój czołg. Dobra. No zatrzymaj się, ty idioto. Zatrzymaj się. Dobra.
Nie słucha się mnie, to wywalone. O Boże, i nawet nie wiesz, jakiego miałem farta. Leciał chyba samonaprowadzalny pocisk. Taki czerwony. No, snajper jak nic. No, i leciał i po prostu zauważyłem go, że leci, wysiadłem, odskoczyłem trochę i w tym momencie wybuchł. Ło, po prostu wybuchł. Wysiadka. Dobra, pudło. Ale wysiadłem i tak na wszelki wypadek. No niestety tutaj kolega sobie nie daje się załatać. Oho. No dobra, bez odbioru. A ja mu tutaj tak próbuję pomóc. Jak coś, to od razu jak ja skończę nagrywać, to ty byś mógł zacząć, bo ta mapa jest długa, jeżeli no. chodzi o tikety. No i znowu widzę spadochroniarza i pewnie będzie chciał na mnie pójść i się załapać. Chyba, że teraz się skampię w tym budynku i poczekam na niego. I to będzie dobre... O kurde, ale tu coś buchło. Tak szczerze ci powiem, to trochę szkoda, że samo nie naprowadza tych pocisków na czołgi, chociaż no. to mogłoby być trochę bardzo cheaterskie. No tak. To jest takie mega mocne. Musi być też jakaś realistyka i balistyka zachowana. A tak szczerze, to już i tak rzadko się trafia z tych samonaprowadzalnych pocisków. Samoloty. No trzeba sobie... Najłatwiej się trafia w helikoptery. Szczególnie jak wiszą i oszczeliwują. Najlepiej jak są jeszcze bez ruchu, to... No, dokładnie. Chodzi mi, jak są tak jakby w wisie. W zwisie. O, wróg. Panie, a to jeszcze spadochroniarz, czego zaskoczę. Spróbuję typa zaskoczyć. Choć nic nie obiecuję. No, mogłem czekać tutaj. Ale on mi ucieka, no. Cały czas mi ucieka, typo. O, widzę go. Dobra. Spróbuję go zaskoczyć. Jak się tylko będzie dało. No tutaj tak szczerze ci powiem, że piechota nie ma absolutnie nic do roboty. Tak bardzo bezczelnie zabiłem go. Tak? Zobaczysz to na materiał, tak czy siak. Ale będę miał jeszcze jednego fraga do zabicia. A i proszę już, ładnie, dwa fragi. Nieźle. Tyle jak mi się paczka śmiesznie zrzuciła. Tylko teraz potrzebne by było mi leczenie. Chyba, że tu odczekam moment i coś spróbuję, ale ładnie mi się dwa kile dropły. Kolej se leżał na krzakach i myślę, że jego nie widzę. No też często się no po prostu nie zauważa, nie? No. Ludzi. Są może... bardzo blisko ciebie, albo go zauważysz w ostatnim momencie, nie? Ja tutaj się spróbuję bardziej podkraść, ale nie wiem, czy mi się to uda. Ja tak bardziej nadaję się do takich dywersyjnych akcji niż do takich typowo pancernych. No, mimo no, tutaj... tego, że ten tryb funduje nam dużo zabawy czołgami. Ale nie odstajmy też od innych taktyk. No, tutaj też można spojrzeć na to z innej strony po prostu. Tak. No to po prostu działa. Takie zajście kogoś od tylca. To jest dokładnie to samo, co na przykład robią Koreańcy w LoLu, nie? No. Oni po prostu myślą, że tego nie można zrobić, więc ustalają taką taktykę i no my... Europejczycy, czy ludzie, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, nie mamy nic do gadania. No tak. No w tym roku wygrali... w tym roku wygrali przecież na IEM-ie Koreańczycy turniej w LoL. A Szwedzi w CS-ie. Bodajże, o ile się nie mylę. A Polacy w czym? W CS-a. W CS-ie, no. To Polacy chociaż tyle potrafią w tym. No, ale tak szczerze to ci powiem, że bardzo dobrze. Damn. No, a chyba dwa dni później byłem u nich na live'ie i ludzie ich tak hejtowali, bo ich im źle po prostu szło. Aha. Ale wiesz, jest dzień, gdzie ci dobrze idzie, a jest dzień,
Kiedy ci słabo idzie? A takie pytanie, oglądałeś wczorajszy mecz? Powiem ci, że nie oglądałem, ale śledziłem wyniki. Powiem ci, że dość takie... takie szałowe wyniki wyszły. No. A to jest typowy przykład tego, że ktoś ma raz dobry dzień, a raz ma zły, nie? No ale to słuchaj, to już były półfinały, to tam już nie było gadania, czy dobry, czy zły dzień. No wiem, wiem, ale... Tam to już przegrasz, to się żegnasz bezpośrednio. No. Bo to była już, bo to już półfinały to. Bo tam to już nie ma co liczyć na szczęście. To już po prostu Niemcy w finale, nie? Znaczy, ja nie życzę źle Niemcom, ale... Holendrzy, no, będą mieli równego przeciwnika. No, a ty właśnie za kim jesteś? Za Argentyną czy Holendrami? Czy już był ten mecz? Dopiero będzie za jakieś 2 godziny. Aha, no, no to dobrze. Za Holendrami. Chciałbym, żeby jeszcze Holendrzy zjechali tych Niemców. Choć to będzie bardzo ciężkie wyzwanie. No powiem ci, że jak Niemcy pokazali taką klasę, no to... zapowiada się naprawdę interesujący finał. Ale słuchaj, Holandia też ma swój styl i oni też bardzo dobrze współpracują ze sobą. No tutaj najważniejsze jest zgranie. No właśnie. To samo, właśnie to samo, Brazylia, co ty masz w tym. A Brazylia go w ogóle nie miała po stracie najlepszego napastnika i kapitana. Mhm. To samo, co ty masz teraz w swoim obecnym składzie w Anglii, nie? No, bardzo dobre. No u mnie to jest idealnie, powiedziałbym. Nawet genialne zgranie. No ta, dobrałem taką formację, żeby była odpowiednia. Mhm. Adekwatna dla zgrania, no i wyszło jak wyszło. I nawet powiem ci, że łatwo mi teraz idzie. Każdy kolejny mecz. No ale zdarzają się też, znaczy codziennie muszę dopompowywać Harta, bo on oczywiście jest tak głupi i słaby, że on nawet piłki szmaty puści. Mhm. Więc, ale no jak go dzisiaj dopompowałem plus 15 do łapania, no to zaczął coś robić. No, no to dobrze. Oczywiście jedną bramkę i tak puścił, ale no, ale wygrałem i tak, więc dla no mnie dobrze. To nie jest żadna strata i cierpienie. Dobra. Czyli ósma liga idzie. No idzie, idzie pełną szybką parą. O, przetestuję sobie tą nową broń, którą blokowałem tydzień temu. Tą snajperską M40A5. Aha. No i ta automatycznie już ma celownik. Tylko może nie jest aż taki OP, ale spróbuję go przetestować w boju. No. Tylko muszę uważać na czołgi, no bo snajper na czołgi to raczej wątpię. No snajper na czołgi to trochę, trochę ciężko. No, mogę położyć wam tu znacznik odrodzeń. Jakbyś się chciał zrespić. Znaczy raczej nie mi, bo... Aha! Co oni mają za takie dziwne wyrzutnie? Jakie wyrzutnie? Wyrzutnie rakiet. A to chyba moździerze. Tak? Tak, bo moździerze to są te wyrzutnie rakiet. Aha, no, no to dobrze. Dobra, muszę jakoś minąć te czołgi. O kurde, padnij. Tej no, zaraz zginę. Wow, przed samym mną się zrespił czołg. Ale powiem, nawet fajnie się strzela tą nową broń. Tylko kurde, muszę ją testować na ludzi, a nie na czołgi. Na czołgi. No, trochę ciężko zrobić coś czołgu. Ale mam znacznik odrodzeń, to teraz będę miał okazję. Nikt mi jeszcze nikogo nie zniszczył. No i może teraz coś się spróbuję wykombinować. Mhm. Tak przyceluję jeszcze, poszukam nieco ludu. Ale trochę ci powiem, że ja bardziej jestem zwolennikiem walk w mieście, niżeli... Aha. Niżeli w takim po prostu odkrytym, na odkrytym terenie. No, ja jedno i drugie preferuję. No aha, dobra. Full sloty. No, to nie wsiądę już nawet. Dobra, jeszcze chwilę i skończymy odcinek. Tylko chciałbym jeszcze kogoś tak chamsko zabić ze snajperki. Tylko żebyś ty mi się nie trafił. Bo będę miał uraz. Aha. No i tak ci powiem, że ja trochę słabo w tej...
tym nowym trybie, no ale dobrze się bawię. No ale jakbyśmy może tak pograli jeszcze z kilka godzin, ale to zależy też od czasu, bo ja teraz muszę zaległości nadrabiać znowu przez te moje kochane internety. No. I kilka godzin w plecy. A cóż poradzić. O, może snajper teraz się wykaże i coś zabije. Tak szczerze, to ja ci powiem, że teraz wziąłem sobie wsparcie. No. Ze względu na ten duży karabin maszynowy i ładunek C4. Spoko. No i tam widzę chyba snajpera. Tylko on teraz się tak ładnie skampił, żebym go nie widział za bardzo. Ale jak się zaraz przy... O, widzę cię, no już cię prawie widziałem. Tam jesteś. I ten specyficzny dźwięk, jak ktoś do ciebie strzela. Ze snajperki, nie? To jest taki... Wow, ale tu nad moją głową latają te pociski masakryczne. Kurde, będzie ciężko znieść takiego snajpera. Nie dość, że muszę po strzale puścić celownik, żeby go przeładować, to mam utrudnienie. O, tam drugi. Może to ty. Chodź, chodź. Ale snajper? Nie. Chyba to byłeś ty. Bo tak? Strzelałeś seriami. Nie, ja teraz w ogóle nie strzelam, wiesz? Kurde, ciężko będzie. No, snajperem w tym trybie to tylko na innych snajperów. O. Nie ma co. No, tu koleś z rakietami strzela. No właśnie, ci z rakietami to są technicy, nie? No tak. Albo kurde, musiałbym się teraz przebić jakoś i spróbować chociaż na koniec zabić jakiegoś gościa ze snajpy. Okej, już wróciliśmy. Mnie oczywiście wyrzucili z serwera, nie wiem za co, powodu nie podano. A tak czy inaczej, i tak już się będziemy żegnać. Już materiał jest w miarę długi, odpowiednio do materiału. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z BFA Trójki. To był... czekaj, to był ten... Pustynia Bandar, tak. I tryb Pancerna Bitwa. No, myślę, że częściej będziemy nagrywać z tych nowych mapek, no bo mało ludzi na pewno też nagrywa z premium. No i ich jest to już iść sporo. No, dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie, yo.